Jesteśmy na Święcie Plonów w Nidzicy. Rozmawiamy z Olgą Semeniuk-Patkowską, wiceminister rozwoju i technologii. Pani minister, to nie pierwsze Święto Plonów w Nidzicy, w którym pani uczestniczy. Rok temu mazurskie wesele, świetna zabawa. A jak podoba się pani w tym roku? No w tym roku przede wszystkim spotkałam swoje przyjaciółki z kół gospodyń wiejskich, z którymi widziałam się rok temu. Rok temu było tutaj bardzo gorąco. Styl dożynek był weselny i pamiętam ten żar z nieba, który się lał, ale też rozmowy z kołami gospodyń wiejskich. W tym roku wytężona praca, widać, że duże zaangażowanie kół gospodyń wiejskich w to, aby ta impreza po prostu miała taki tradycyjny, rodzinny charakter. To jest zasługa absolutnie kobiet, absolutnie kół gospodyń wiejskich, za co serdeczne podziękowania. Właśnie robiąc tutaj wywiad z państwem, skończyłam jedno z takich wielu, wielu spotkań z kółkami gospodyń wiejskich. Dziękuję też za to, że te kobiety są i chcą być właśnie zrzeszone w takich różnych środowiskach. Dzięki wsparciu rządowemu, środkom finansowym, które kierujemy do nich, mogą w taki, a nie inny właśnie tradycyjny sposób dzisiaj świętować ten dzień. No właśnie, bo kobiety przedsiębiorcze są wyjątkowo bliskie pani sercu. Absolutnie tak. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, drugie miejsce po Warszawie, w którym otwieramy siedzibę. Warmińsko-Mazurskie dzisiaj ma bezrobocie na poziomie ponad 8%. Zrobię wszystko, aby to bezrobocie było poniżej 5%. Stąd otwarta Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już niebawem, w najbliższych dniach. We wrześniu będziemy świętowali to otwarcie i projekty. Projekty kierowane głównie do kobiet, bo to kobiety dzisiaj prowadzą 32% przedsiębiorstw z 2 600 000 firm. To bardzo ważne, o tym rozmawiam też w strukturach, ale o tym rozmawiam ze społeczeństwem, aby jak najszerzej wspierać kobiety w prowadzeniu własnego biznesu, bo kobieta to nie tylko dom i nie tylko etat, ale to przede wszystkim firma. W 2021 roku na Nidzickim Zamku odbyła się ogólnopolska konferencja z udziałem premiera pana Mateusza Morawieckiego, podczas której ogłoszono wyniki programu inwestycji strategicznych. Wtedy też ponad 1 000 000 000 zł trafił do województwa warmińsko-mazurskiego. Poprosiłam premiera ponad 2 lata temu o to, żeby wziął ze mną udział w tym ważnym wydarzeniu na zamku w Nidzicy. Przyjechał do Nidzicy i to tutaj ogłosił pierwszą edycję programu inwestycji strategicznych. Ponad 60 miliardów złotych w skali całego kraju, wydatkowane na cele lokalne. Dzięki temu wsparciu Warmia i Mazury otrzymały gigantyczne środki finansowe na rozwój społeczności lokalnych. Cieszę się, że premier Mateusz Morawiecki jest wizytówką rozwijającego się regionu warmińsko-mazurskiego. To był rok 2021, natomiast w 2022 roku po ogłoszeniu drugiej edycji programu inwestycji strategicznej to pani w Nidzicy wręczyła przedstawicielom samorządów promesy na realizację wymarzonych inwestycji. I powiedziała pani wówczas, że samorządy mają pomysły, chcą je realizować, a w naszym regionie tkwi ogromny potencjał. Nie znam takiego samorządu drugiego jak nidzicki, w którym wszyscy ponad podziałami politycznymi prą i walczą o to, aby te środki finansowe były wydatkowane właśnie na cele społeczności lokalnych. Ogromne podziękowania dla burmistrza Kosmali, ogromne podziękowania dla starosty Palińskiego, dla wójta Rakoczego. To są 3 osoby, z którymi od 3 lat buduję tak naprawdę nowy wizerunek tutaj Nidzicy. I o to chodzi. Myślę, że tych środków finansowych w najbliższym czasie będzie jeszcze więcej. Dzisiaj, korzystając z tych rozmów samorządowych, ale też społecznych, już dostałam kolejne propozycje i prośby o to, aby rozwijać region, czyli opowiadanie o tym, jak te projekty mogą wpłynąć na rozwój lokalnej społeczności. Ale to wszystko nie odbyłoby się, gdyby nie udział pana premiera Mateusza Morawieckiego. Moja ścisła współpraca z panem premierem pokazuje dzisiaj skutecznie rezultaty. Pani minister, 2 lata temu w Safronce w powiecie nidzickim doszło do wybuchu gazu w jednym z bloków. 9 rodzin zostało bez dachu nad głową i straciło dorobek życia. Dzięki m.in. pani staraniom ponad 380 tysięcy przeznaczono na zakup kontenerów mieszkalnych. Tak, i moja szybka reakcja dzięki udziałowi tutaj pana premiera Mateusza Morawieckiego, szybka konferencja, ale też zaangażowanie. Ja po prostu powiedziałam, napisałam do pana premiera, że musimy jak najszerzej tutaj wesprzeć ten region. No i ta pomoc po prostu napłynęła, bo premier Mateusz Morawiecki jest bardzo skutecznym premierem. Przede wszystkim w momencie, kiedy jest prośba, ona jest opisana racjonalnie, dzieje się tragedia, to dochodzi bardzo szybko do działania. I ogromne podziękowania dla premiera Morawieckiego za to, że zaangażował się tutaj razem ze mną w pomoc. Wróćmy na chwilę do inwestycji. 1 000 000 zł, 10 dofinansowanych zadań. Tak dla powiatu nidzickiego przedstawiały się wyniki pierwszej edycji rządowego programu odbudowy zabytków. I rzeczywiście przed ogłoszeniem wyników programu na placu przy parafii świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy zapewniła pani, że zrobi wszystko, żeby jak najwięcej środków finansowych popłynęło właśnie do powiatu nidzickiego. No, nikt nie widział problemu świętego Wojciecha w Nidzicy. W momencie, kiedy pojawiłam się i porozmawiałam ze starostą Palińskim, ale też z włodarzami kościoła, z jednym księdzem, drugim, trzecim księdzem, już wiedziałam, że ta pomoc musi pójść i wiedziałam, że muszę zrobić wszystko,
aby ten wniosek został dobrze przygotowany i aby można było tutaj to wsparcie skierować. Tym bardziej, że Warmia i Mazury do 2014 roku kojarzyły się tylko z Olsztynem, a tutaj widzimy piękny region, powiat nidzicki, który cieszy się nie tylko zabytkami, ale przede wszystkim rozwojem, inwestycją i też inwestycją w przemysł, którą chciałabym rozbudowywać. Niemniej jednak mogę tylko powiedzieć, że druga edycja związana z zabytkami myślę, że przyniesie nie mniejsze żniwa. No właśnie, można powiedzieć, że jesteśmy świeżo po ogłoszeniu wyników pierwszej edycji. Czy jednak Nidzica i powiat nidzicki mogą liczyć na dalsze wsparcie z Pani strony? Póki jestem ambasadorem tego regionu i póki wspieram go mocno, a myślę, że to będzie już współpraca na lata, to tak, to te środki będą tutaj płynęły szerokim strumieniem, dlatego że po pierwsze zależy mi na tym, aby to bezrobocie miało skalę poniżej 8%, czyli chciałabym, żeby ono było na poziomie minimum tym 5%, czy maksimum tym 5%, a z drugiej strony chciałabym, żeby inwestycje i tradycja i historia, nie tylko Nidzicka, ale wszystkich innych powiatów na Warmii i Mazurach mogły mieć swoją kontynuację. Do tego potrzebne są pieniądze, rewitalizacja, często środki na remonty. No i o to właśnie zabiegam w ramach Nidzicy. Serdecznie dziękujemy za rozmowę, pani minister. Posłuchaj go, młoda Kasiu, co też on ci powróży. Oj, powróży ci, powróży.